Czy wpływ pandemii koronawirusa, obserwujecie już ten wpływ w swoim klubie? To znaczy tak, no na tą chwilę to dlatego, że nic się nie dzieje, można powiedzieć, jeśli chodzi tutaj o aspekt sportowy, bo cały czas gdzieś tutaj myślimy, co pracujemy, że tak powiem, i rozmawiamy ze sponsorami, uspokajamy, bo to jest najważniejsze, bo też gdzieś nie wiemy, jak długo to potrwa, ale jesteśmy zawsze dobrej myśli i myślę, że to wszystko z czasem ucichnie, służby medyczne postawią nasz kraj i wszystkich, którzy gdzieś zachorowali na nogi, i będzie to już wszystko, wejdzie na te swoje tory. A jeśli chodzi o takie pozytywne, optymistyczne aspekty, jest to, że są finalizowane kolejne umowy sponsorskie. Tak, to bardzo cieszy i chciałbym bardzo podziękować tym sponsorom, którzy nam zaufali, tym, którzy są od tego sezonu po raz pierwszy z nami. To też bardzo im dziękuję za to, bo i też ufają nam, a więc no, są z nami i tak samo czekają na te wydarzenia, które nadejdą. To cieszy bardzo, że podpisujemy nowe umowy i gdzieś tak wszyscy, cała nasza żużlowa rodzina, wyczekujemy tego upragnionego sezonu, ale teraz mamy inne zmartwienia na głowie. Chcemy, aby ten wirus jak najszybciej od nas gdzieś tutaj zaniknął, czy odszedł, ludzie powrócili do zdrowia i my też byśmy mogli tutaj powrócić do tego, co kochamy, co lubimy, czyli do naszego ukochanego żużla.